Raz, dwa, trzy i...
dobry, szanowni państwo. Nie wyglądałoby to poważnie, gdybym się zaczęła jakoś tak bardzo śmiać, ale tak mi się chce uśmiechać i śmiać, ponieważ bardzo się cieszę i ja, i cały zespół, że gramy tutaj w Ostrowcu, bo nasza muzyka jest stąd. Chłopy, które gramy, to jeszcze opowiem, co to są za chłopy. W każdym razie witamy wszystkich Ostrowian, wszystkich Sędkowian, wszystkich z... Z Opatowian też witamy. Witamy nasze rodziny, przyjaciół i wszystkich państwa, którzy naszymi przyjaciółmi zostaniecie po tym koncercie. Serdecznie do tego zapraszamy. Jest taka sprawa, że też druga taka śmieszna rzecz to to, że dokładnie w tej chwili teraz jesteśmy w telewizji na dwójce, w takim wcześniej nagranym programie, ale absolutnie wolimy być tutaj, po prostu w Kieleckim razem z państwem. Zapraszam na koncert. Raz, dwa, trzy, łeb!
kiedy mieliśmy próbę dźwięku, to śpiewaliśmy takie przyśpiewki, które teraz będą, i widziałam, że różne osoby tak ruszały ustami i widać było, że znają te przyśpiewki, więc przyłączcie się do nas. To będzie kilka zwrotek. Idziemy? A ty moja Marysiu, moje złote serce, moje złote serce, jak ja ciebie nie widzę, robić my się nie chce, jak ja ciebie nie widzę, robić my, jak ja ciebie ujrzę, na godzinę z rana, na godzinę z rana. Ej, robimy się, robi robotecka sama. Ej, robimy się, robi robotecka sama.
Dziękujemy bardzo. Widzę, że państwo się tak rozweselacie. Bardzo dobrze. Teraz będzie chłop, taki prawdziwy chłop. Tu takie były głosy. Tango chłop? Przepraszam, będzie najpierw w okienku i ten chłop wyjrzy z okienka, a potem opowiem, co zobaczył. Proszę państwa, kto zna, to zapraszamy do wspólnego śpiewania. W małym okienku razem z nią siedziałem rozmarzony, a przy mnie była, była luba ma. Na niebie gwiazd miliony, a przy mnie była, była luba ma. Na niebie gwiazd miliony. Gdy malubo zdradzisz mnie, rzucę się w morskie fale. Tylko się topić nie mam zamiaru, bo pływam doskonale. Tylko się topić nie mam zamiaru, bo pływam doskonale. A gdy malubo zdradzisz mnie, leworwer kupię sobie, wystrzelam wszystkie panny zdradliwe. Pif, paf! Lecz sobie nic nie zrobię. Wystrzelam wszystkie panny zdradliwe, lecz sobie nic nie zrobię. Poproszę trochę mniej tuby do odsłuchu. A gdy malubo zdradzisz mnie, truciznę kupię sobie, truciznę taką, co się wódką zwie. Wypiję za swe zdrowie, truciznę taką, co się wódką zwie. Wypiję za swe zdrowie. Gdy malubo zdradzisz mnie, nóż ostry kupię sobie, ukroję chleba, chleba fajdy dwie i z masłem zjem je sobie. Ukroję chleba, chleba fajdy dwie i z masłem zjem je sobie.
Proszę Państwa, padają takie pytania często, my je słyszymy gdzieś zza kulis, że co to te chłopy, tęgie chłopy. Przedstawiam od prawej. Chłop Michał, chłop Szczepan, chłop Mateusz, chłop Piotr, chłop Dorota, chłop Michał, chłop Ewa, chłop Marcin i chłop Maciej. A my rzadko zdradzamy swoje imiona przed końcem koncertu, bo jakby coś nie poszło, to lepiej, żebyście Państwo wiedzieli, nie wiedzieli, jak mamy na imię, ale już się stało. Chłopy to są w okolicach Opatowa, tam gdzie się uczyliśmy tej muzyki, to są oberki po prostu. Tak się mówi na chłopy. Uczył nas ich Stanisław Witkowski, już świętej pamięci, mieszkający w Opatowie, a w młodości we wsi Orłowiny. I w zasadzie cały nasz repertuar, prawie cały nasz repertuar pochodzi od niego. Stworzył bardzo słynną kapelę braci Witkowskich. Dzisiaj jeden z tych braci z nami jest i to będzie dedykacja dla Stefana Witkowskiego z rodziną i też dla wnuka pana Stanisława i dla rodziny Witkowskich. Thank you.
Polka ociesęcka. Czemu ty, dziewczyno, to jabłuszko zrywa?
Dziękujemy bardzo. Mój dziadek przed wojną, jak chodził na zabawy, to opowiadał, że takie różne właśnie sprzęty nosili ze sobą i nie wolno było się bez tego ruszyć. To się mówiło w kawalerkę. Tylko dziadek tak bliżej Buzka Zdroju. I kiedyś graliśmy właśnie, mieliśmy jakiś koncert grać i poproszono nas, żeby tej zwrotki tam o tej brzytwie i o tym to, żeby może nie grać. Chociaż jest to na płycie i też opowiada o jakimś takim kawałku rzeczywistości, o dawnych weselach na Kielecczyźnie, o których nam bardzo dużo opowiadano, takich historii. Teraz zagramy tango i można się pobujać. Nawet, proszę Państwa, nie trzeba ruszać nogami, żeby tańczyć, więc panowie, proszę panie, do starodawnego tanga. A ja ze swojej strony dodam, że jest ono z dedykacją od męskiej części zespołu dla żeńskiej części zespołu. Najsłodszych pieszot nigdy, że nigdy nie zapomnę, ani twych ust gorących i słów miłością tchnących. Pamiętam twoje oczy dzikie, z rozkoszy nieprzytomne, roztwarte i ogromne, tak jakby to było dziś. Minęło wiele już lat, pozostał wspomnień tych ślad, a choć przez długie te chwile kobiet już tyle nie szło, lecz nie znam żadnej z nich, nie wracam myślą do kochanych swych, bo choć miałbym ich sto, lecz to wszystko to nie to. Przez długie te chwile kobiet już tyle do mnie szło,
lecz nie znam żadnej z nich. Nie wracam myślą do kochanek swych, choć miałbym ich 100 tysięcy milionów. Lecz to wszystko to nie to, proszę Państwa, to nie to. Teraz coś takiego starszego, znamy od takich muzykantów najstarszych, już w większości nieżyjących, takie opowieści, że w ogóle kiedyś ta muzyka to był skrzypce i bębenek, a te trąbki i inne instrumenty dęte, dmuchane przyszły później. Taki kawałeczek Państwu teraz zagramy, starodawny. Opowiedz coś jeszcze ładnego. A właśnie, chcę powiedzieć, że nie będzie konkursu, bo jestem znana z tego, że różne konkursy wymyślam, w których można wygrać nasze płyty, ale już tyle tych płyt rozdałam, że płyty będziemy po prostu sprzedawać po koncercie, jeżeli ktoś z Państwa będzie sobie życzył. Zanim tu się koledzy zorganizują, muszę takie wyjaśnienie zrobić, bo szłam sobie około godziny 16 tutaj tym parkiem i pewien pan, nie wiem czy tutaj teraz obecny, zapytał mnie, kto dzisiaj będzie gwiazdą wieczoru. No i ja tak odpowiedziałam, że, no, że nie wiem, kto będzie gwiazdą, że my gramy o 20, zapraszam. No i dopiero teraz jakoś tuż przed koncertem się zorientowałam, że to my jesteśmy tą gwiazdą, więc trochę tak okłamałam, trochę nie, ale to nie wynika z tego, że jakąś mamy niską samoocenę, tylko w ogóle nie mamy takiego gwiazdorskiego podejścia. Bardzo lubimy do tańca grać, często akustycznie, czasami jest tak, że gdzieś jest po prostu taki tłum i takie tańce, że wychodzimy z takimi szarymi, poza zakurzonymi twarzami, ale bardzo jesteśmy wtedy szczęśliwi, że ta muzyka po prostu ratuje serce. I z grania dla Państwa tutaj też jesteśmy bardzo szczęśliwi. To jest cudowne widzieć Państwa takie rozradowane twarze. Widzę, że niektórzy się jeszcze tak zastanawiają, czy to się podoba, czy się nie podoba. No, mam nadzieję, że Państwa do końca tego koncertu do tego przekonamy. Bardzo dziękuję.
Wracamy do chłopów. Śpiwa Marii Kowalik z Sędka, takiej starszej pani liczącej sobie lat 97, która jest wulkanem energii, dużo od niej też melodii znamy. Ostatnio ją odwiedziliśmy i pani Maria oświadczyła, że ogródek, kury i modlitwa trzymają ją przy życiu. Mieszka sama, nie narzeka. Właśnie uprawia ogródek, piękne róże, trzyma kurki, modli się, spotyka się czasem z nami i bardzo wygląda na szczęśliwą. My też jesteśmy szczęśliwi, że są z nami nasi przyjaciele Czerwcowie i Chlebni, którzy w czasie, kiedy my tu uprawiamy twórczość muzyczną, zajmują się naszymi dziećmi. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy i z dedykacją właśnie dla was śpiewa Marii Kowalik. Demolka. Raz, dwa, trzy i...
płakać, nie pomogą tu już łzy. Taka to jest dola nasza, że musimy rozstać się. Może ten ktoś inny szczęście ci da, może ten ktoś inny serce ci da. Nino, błagam, wspomnij mnie, tego, który kochał cię. Przecież wiesz, że cię kochałem i tak mogło z nami być. A że się inaczej stało, błagam, Nino, przebacz mi. Może ten ktoś inny szczęście ci da, może ten ktoś inny serce ci da. Nino, błagam, wspomnij mnie, tego, który kochał cię. Taka klasyczna piosenka, jak byłam dzieckiem, to opowiadali mi rodzice, że po wojnie jeździło kino objazdowe po wsiach na Kielecczyźnie i przywozili na przykład jeden film, taki sam, ale jak pytali mężczyźni, o czym będzie, to mówili, że wojenne o miłości, a jak kobiety, to że miłosne o wojnie. I trochę tak jest właśnie też to tango Nina. Proszę Państwa, do finału się zbliżamy. Teraz polka, którą wszyscy znają i kochają, tak myślę. Thank you.
proszę państwa, żeby przedstawić kapelę. Dorota Murzynowska, baraban, brawo! Ewa Krochowska, skrzypce, śpiew. Maciej Filipczuk, skrzypce. Oraz chórki, rzecz jasna. Marcin Żytomirski, skrzypce oraz chórki. Michał Maziarz, sakskon tenorowie, on już idzie, nie wiem gdzie, ale... Piotr Wróbel, tuba. Mateusz Kowalski, akordeon, śpiew. Szczepan Pospieszalski, trąbka, śpiew. Ja się nazywam Michał Żak i grałem na klarnecie dzisiaj. Dziękujemy państwu bardzo serdecznie. To jeszcze nie koniec naszego tutaj pobytu. Bo z tego co pamiętam, robimy rundę wokół jeziora. My przodem, państwo za nami. Potem puszczamy wianki. Potem się spotykamy, rozmawiamy, sprzedajemy płyty. Zagrać dla państwa. Dziękujemy. Tęgie chłopy! Słuchajcie, to walca ładnie. Tak. O właśnie, trochę za wcześnie się zdradzam z tym, że mamy przygotowany bis, ale trudno. Piękny walc. Piękny walc.
Taki będzie piękny walt, że Piotr aż z wrażenia usiadł. Raz, dwa, trzy i... Dziękujemy bardzo. Do widzenia, do zobaczenia.